Kiedyś napisałam tekst o tym, jak Roth uciekał i wracał od dziedzictwa żydowskiego. Przypomniałam sobie o nim teraz, po śmierci pisarza, więc go tu przypominam. Philip Roth, Nowym Jorku, 20 maja 2014. Fotografia. Joanna Clark każdego wieczoru siadała więc z Lairę przy kuchennym stole i słuchała, zasypiając z nudów, choć jednocześnie była pod wrażeniem wewnętrznej siły, z jaką rozwijała się ta meandrująca saga, a może nie mogła oprzeć się urokowi hipnotycznej władzy, jaką miał wciąż nad tym 76-latkiem codzienny los zwykłej rodziny żydowskich imigrantów. Dziedzictwo, Przeł. Jerzy Jarniewicz. Philip Roth w kolejnych książkach tworzył kronikę amerykańskich Żydów, którzy swoją tożsamość budowali w opozycji do europejskiej przeszłości. Wielu jego bohaterów pielęgnowało pamięć o zdobywaniu nowego kontynentu, czyli o tym, jak ich przodkowie przybyli Atlantyk, nie znali języka, nie mieli nic i pracowali ciężko, by stać się pełnoprawnymi obywatelami. Dopiero ich dzieci mogły spełnić te marzenia, zdobywały szczyty, o których nie śnili ich rodzice. Scenariusz asymilacji Roth opisał choćby w amerykańskiej sielance 1997, taka była też historia jego rodziny, którą poznajemy w dziedzictwie 1991, jego osobistym wspomnieniu o ojcu. Żydzi z miasteczka Newark w New Jersey w pełni realizowali amerykański mit. Do tego musieli jednak oderwać się od korzeni. Żyliśmy w raju Franz Kafka, który w opowiadaniu Rotha Kafka przeżył i zamieszkał w Ameryce, jest właśnie uosobieniem Europy, sztetla i wszystkiego, od czego amerykańscy Żydzi starali się uciec. Narrator tego opowiadania, 10-letni chłopiec, zastanawia się, jak ostrzec ciotkę Rhodę przed dziwnym Kafką, przed jego kwaśnym oddechem, przed jego bladą, chorobliwą twarzą człowieka wynajmującego jeden pokój, przed jego manierami ze Starego Świata, tak odmiennymi od jej modnych obyczajów. W dziedzictwie znajdziemy sceny, kiedy ojciec Rotha, mocno schorowany, razem z Filipem odwiedzają żydowskie osiedle dla starszych ludzi w New Jersey. Spotkają tam panią Berkowitz. Mówiła z akcentem jidysz. Jej język, a także ubiór i maniery sprawiały, że wyglądała na osobę, która ma więcej wspólnego z pokoleniem moich dziadków aniżeli mojej matki, ojca i ich przyjaciół. Byłem przekonany, że mój ojciec to samo sobie pomyślał, że nie jest tego rodzaju staruszkiem, co te staruszki, i, co więcej, że nie pasuje do tego towarzystwa. Jednak kiedy okazało się, że pani Berkowitz pochodzi z Newark, ojciec ożywił się, przypomniał sobie jej męża i zaczął wymieniać wszystkich Żydów zamieszkujących okolice Central Avenue przed 40 laty, kiedy był dziarskim agentem ubezpieczeniowym. Teraz, kiedy miał ponad 80 lat, ulubioną jego rozrywką były spacery z jeszcze starszym od siebie sąsiadem, z którym przypominali sobie skecze żydowskich komików z lat 30. i 40. i podśpiewywali ich piosenki. Nie przeszkadzało im, że jeden ledwo chodzi, a drugi ma demencję, obaj z rozkoszą zanurzali się w świat swoich wspomnień. Dawne Newark wydawało się rajem nie tylko ojcu Rotha, ale i pokoleniu rówieśników samego pisarza. Czy mylę się, twierdząc, że żyło się nam jak w raju, zauważa na zjeździe absolwentów swojej szkoły, w amerykańskiej sielance, pisarz Nathan Zuckerman, jedno z wielu wcieleń samego Rotha. Walczyli, bo byli Żydami w naszym środowisku zapanowało zbiorowe postanowienie, że my dzieci nie poznamy nędzy, ignorancji, chorób, niesprawiedliwości społecznej i poniżenia, że musimy się liczyć. Nie wolno nam być zerem.
pokaż, co potrafisz, tak Zuckerman wspomina. W amerykańskiej sielance lata 50. mobilizowali ich ojcowie, którzy pokładali w nich wszystkie ambicje. Czuli, że mają nieograniczone możliwości, ale zazdrościli i patrzyli z podziwem na tych, którzy nie musieli walczyć. W powieści Duch wychodzi 2007, Zuckerman, syn żydowskiego pediatry, przypomina sobie swoją młodzieńczą fascynację niejakim George'em. Wydawał się kimś, kto nie musi przed niczym uciekać, nie ma nic do ukrycia, nie zmaga się z niesprawiedliwością, nie nadrabia braków, nie maskuje kompleksów. Zuckerman wymienia więc wszystkie cechy, które charakteryzowały znanych mu Żydów. Fascynuje go też sposób mówienia Georga, była to bowiem mowa zakorzeniona w zaangażowanej dykcji i intonacji zamożnej protestanckiej hierarchii, która rządziła społeczeństwem Bostonu i Nowego Jorku, podczas gdy moimi bogini przodkami rządzili rabini w gettach Europy Wschodniej. Pierwsze żydowskie pokolenia w Ameryce musiały walczyć i udowadniać na każdym kroku, że są lepsze od innych. Tę walkę widać też w filmie Rydwana Ognia Hawke Hudsona, który rozgrywa się w Anglii w latach 20. Młody biegacz, Żyd Abrahams, w przeciwieństwie do swoich kolegów nieżydów, biega nie tyle z przyjemnością, ile zawsze po to, by udowodnić, że nie jest gorszy od innych. Tak jak żydowscy pięściarze Ameryki, którzy zdobywali najwyższe nagrody, bo walczyli bardziej zaciekle niż inni zawodnicy. Toczyli podwójną walkę, wspomina w dziedzictwie ojciec Rotha. Walczyli, bo byli zawodnikami, i walczyli, bo byli Żydami. Chcieli pokazać, kto jest górą. Rękawiczkowe niebo ucieleśnieniem marzeń chłopaka z New Jersey. W czasach dzieciństwa Rotha był ktoś taki jak Szwed Lewo, bohater amerykańskiej sielanki. Jego ojciec był producentem rękawiczek w Newark, a zaczynał w garbarni. Seymour otrzymał w szkole przezwisko Szwed, bo był wysokim blondynem z szerokim uśmiechem, uzdolnionym koszykarzem, za którym oglądały się wszystkie dziewczyny. Dla młodszych i starszych kolegów Szwed stał się fantazją o byciu kimś innym, nie Żydem, ale krzepkim, optymistycznym Amerykaninem. Życiorys Szweda wydawał się idealny, służył w Marines, ożenił z Miss New Jersey, miał córkę, zamieszkał w najpiękniejszym miejscu na ziemi, przejął interes ojca i odnosił sukcesy na każdym polu. Tylko Ameryka nadawała sens jego osiągnięciom. W Ameryce było wszystko, co kochał. Kiedy Zuckerman zobaczył go po latach, miał wrażenie, że spotkał wcielenie amerykańskiego mitu, człowieka nieskomplikowanego i bezmyślnego, za którego uśmiechem nic się nie kryje. Kiedy jednak poznał jego historię, okazało się, że nigdy w życiu tak bardzo się nie pomylił, amerykańska sielanka Szweda to było piekło. Jego córka Mary znienawidziła wszystko, co Szwed kochał, burżuazyjną Amerykę, mieszczańskie wartości, przyzwoitość, dostatek, na który zapracowały trzy pokolenia. Nienawiść do Ameryki była dla Mary równoznaczna z nienawiścią do rodziców, którzy tej Ameryce wszystko zawdzięczali. Mary trafiła do komunistycznej grupy terrorystycznej, która podkładała bomby na poczcie czy w aptece. Ona sama zabiła w taki sposób trzy przypadkowe osoby, między innymi znanego w New Jersey lekarza. Szwed nie mógł zrozumieć, jak to możliwe, żeby jego dziecko chciało zniszczyć wszystko, w co wierzył. Jego brat Jerzy zarzucał Szwedowi, że stał się zakładnikiem swoich marzeń. Ty ciągle tkwisz w wymarzonym świecie naszego starego, zamknięty razem z Lou Lewowem w rękawiczkowym niebie. Ach,
Gdzież się podziała ta staroświecka Ameryka, wykwintna Ameryka, w której kobieta miała 25 par rękawiczek? Rodzony dzieciak wysadza twoje normy w powietrze, a ty, Seymour, uważasz, że wiesz coś o życiu? Najważniejszą rzeczą, w którą wierzył Szwed, była więź pokoleń, i dopiero jego córka uświadomiła mu, że człowiek nie pochodzi od drugiego człowieka, że to tylko pozory. Roth skonstruował tę powieść jako współczesną tragedię. Szwed rozważał, gdzie tkwiła jego wina, tymczasem winy nie było. Okazało się po prostu, że ustalony porządek może nagle rozpaść się i żadne wartości, takie jak przyzwoitość, dobre życie czy zasługi, przed tym nie chronią. Żydowski antysemityzm. Roth sam buntował się przeciwko światu żydowskich wartości, w jakim wyrastał. Jego dom przypominał dom z Uckermana i Szweda. W pierwszych swoich książkach, zwłaszcza w kompleksie Portnoya, odcinał się rodziny, od żydostwa i tradycji. Wielokrotnie przywoływał tę początkową siłę, jaką dawało mu poczucie otwartej drogi, bez obciążenia przeszłością. Drugie pokolenie żydowskich imigrantów czuło się wolne od więzów ze starą ojczyzną i z religią, wolne też od pokolenia amerykańskich przodków, wolne nawet od potrzeby identyfikacji. Roth był wolny w myśleniu i krytykowaniu, wolny od mód intelektualnych. Swoimi wczesnymi książkami naraził się społeczności żydowskiej, a kolejnymi zasłużył na etykietki mizogina i skandalisty. Dla Rotha najpłodniejsza literacko okazała się starość, lata 90. i początek nowego wieku, kiedy powstała jego słynna trylogia amerykańska, opisująca kluczowe momenty powojennej historii Ameryki, Wyszłam za komunistę o mekartyzmie, 1998, Amerykańska sielanka 1997, o zbuntowanym pokoleniu lat 60. i Ludzka skaza 2000, mająca w tle aferę rozporkową Billa Clintona. Roth lubił ekstremalne wyzwania literackie i próbował dotknąć problemu tożsamości żydowskiej z wielu stron i dlatego zafundował w powieści spisek przeciwko Ameryce 2004, Żydom amerykańskim zagrożenie i strach niemal taki, jaki przeżywali Żydzi w Europie. Opowiada w niej alternatywną wersję historii II wojny światowej. Oto w 1940 roku. Prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje nie po raz kolejny Franklin Delano Roosevelt, ale bożyszcze tłumów Charles Lindbergh, słynny lotnik, który w 1927 r. przeleciał Atlantyk. Za czasów nowego prezydenta Ameryka zaczyna romans z nazizmem. Do Waszyngtonu przyjeżdża Ribbentrop, rząd amerykański wszczyna przesiedlenia ludności żydowskiej, a społeczeństwo organizuje pogromy. Okazuje się, że antysemickie hasła mogą trafić na podatny grunt nawet w Ameryce, a mechanizmy demokracji nie chronią przed rozprzestrzenianiem się nazizmu. Lindbergh jest przeciwnikiem interwencji w Europie, przynosi Ameryce upragniony spokój, a społeczną niechęć kieruje ku bliskiemu wrogowi, ku żydowskim imigrantom. Paradoksalnie Lindbergha popierają też sami Żydzi, zapatrzeni w amerykańskiego idola. Roth pokazał tu głęboką żydowską niechęć do samego żydostwa, ukryty antysemityzm i marzenie o byciu kimś innym, które może się spełnić w niebezpieczny sposób. Ubek ojca. Roth, prowokator i buntownik, w późnych książkach coraz częściej pisał o żydowskiej więzi pokoleń. To, co uważał kiedyś za przekleństwo, z czasem stało się dla niego ważne. W jego rodzinie, jak pisze w dziedzictwie, nikt nie był religijny. Ojciec pozbył się, przeczuwając rychłą śmierć,
swoich tefilm, skórzane pudełeczka z wersetami z Biblii, w sposób, który Rotha bardzo zaskoczył. Zamiast oddać je do synagogi, zostawił je w żydowskim domu kultury w szafce, w przebieralni. Filip nie mógł zrozumieć tej decyzji, dziwił się też, że ojciec nie mógł mu tego zostawić. Jednak przedmiotem, o którym rzeczywiście marzył, był kubek do golenia należący jeszcze do jego dziadka, imigranta. I rzeczywiście pewnego dnia ojciec przyniósł mu ten kubek opakowany w szary papier i podpisany, od ojca dla syna. Roth już w młodości czuł więź z ojcem. Odczuwał ją nawet wtedy, kiedy się buntował przeciwko niemu. Na studiach miał przemożne wrażenie, że to nie on zdobywa wiedzę, ale jego ojciec, który od wczesnych lat pracował i nie miał czasu na naukę. Czuł wręcz, że szlifuje ojca intelekt, a nie tylko swój. Prawdziwe zbliżenie nastąpiło dopiero, gdy ojciec zaczął chorować. Wtedy Roth na bieżąco pisał dziedzictwo, literackie świadectwo pojednania z ojcem. Widział w nim upór i nieustępliwość, które czasem go drażniły, ale które były znakiem niezwykłej woli i siły życia. Ta siła przeżycia to była, paradoksalnie, Europa w nim, od której jego pokolenie jak najdalej uciekało. Ta Europa, którą w sobie nosił, to jego zdolność przeżycia. To są ludzie, którzy się nigdy nie poddają, mówi w dziedzictwie przyjaciółka Rotha Joanna. Zemsta na śmierci w późnych książkach Rotha pełna jest śmierci. Jednak jego bohaterowie, stary Zuckerman, Sabat z powieści Teatr Sabata 1995, i Kepesz skonającego zwierzęcia 2001, i inni, walczą z nią zaciekle. W konającym zwierzęciu Roth wykładał swoje credo, seks to jedyny dostępny człowiekowi sposób zemsty na śmierci. W kolejnych powieściach zdarza się jednak, że dla bohaterów nawet seks nie jest już możliwy. Odczuwali jeszcze pożądanie, które nie mijało wraz z wiekiem. Pojawia się patos związany z kobiecym ciałem, którego nie znałem nigdy wcześniej, pisał Roth. Zuckermanowi w duchu wychodzi też wystarcza pragnienie, które budzi w nim uśpioną męskość umysłu i ducha. Do ataku. Ożywcze tchnienie dawnej waleczności biło mnie w starą rolę. Wszyscy jego bohaterowie, jak Sabat, kochają się w samym życiu, więcej klęsk, więcej rozczarowań, oszustw, samotności, artretyzmu. Misjonarzy. A z Bożą pomocą jeszcze więcej dup, jeszcze więcej tragicznego zawikłania we wszystkie sprawy tego świata. Samopoczucie wrzaskliwej żywotności pozwoli przejść do porządku dziennego nad obrzydliwością egzystencji. W opisywaniu tej wrzaskliwej żywotności i tęsknoty za parszywym życiem Roth był rzeczywiście mistrzem. Jego bohaterowie posiadali tę siłę podobnie jak jego ojciec, który odziedziczył ją po swoim ojcu i który przekazał ją jemu. Ta siła to, według Rotha, najważniejsze żydowskie dziedzictwo. Tekst ukazał się w Przeglądzie Politycznym 102/2010.